Tusk, demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć Donald Tusk, demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć. Lider PO skomentował na Twitterze projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji wniesiony w środę do Sejmu przez posłów PiS. Chcą Polski bez praw, bez wolności, bez prawdy, napisał Tusk. Chcą Polski bez praw, bez wolności, bez prawdy. Dlatego gwałcą konstytucję, atakują sądy i uderzają w TVN, inne wolne media. Nikt już nie może udawać, że tego nie widzi. Demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć, oświadczył Tusk we wpisie na Twitterze. W środę grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. W projekcie wskazano m.in., że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski, PiS. Premier Morawiecki, jestem zdumiony, projekt skomentował też rządu, Mateusz Morawiecki. Czy Polska powinna mieć instrument, który może zapobiegać przejęciom jakiejś firmy przez firmę zagraniczną, przejęciom kontroli nad nią, czyli 51%? Odpowiadam sobie na to pytanie, oczywiście, że tak. Jestem zdumiony, że już wcześniej czegoś takiego w parlamencie nie zrobiliśmy, ale oczywiście jestem bardzo zbudowany tym, że chcemy się tym zająć, podkreślił Morawiecki. W Polsce muszą obowiązywać całkowicie podstawowe reguły, takie, jakie obowiązują w krajach Europy Zachodniej, w innych krajach Unia Europejska, stwierdził premier. Szef rządu przywołał potencjalną sytuację, w której medium miałoby być kupione przez podmiot rosyjski, chiński czy z krajów arabskich. Czy chcielibyśmy jako obywatele mieć wtedy prawo powiedzieć nie? Chyba 99% Polaków odpowie w tym przypadku, łącznie z tym panem, którego pan redaktor był łaskaw zacytować, że chcielibyśmy mieć narzędzia, które byłyby możliwe do zastosowania, aby zapobiec takim przejęciom, ocenił.